A przed nami lista startowa tego biegu, gdzie liczymy na też rekord Kingu. O, no to myślę, że Usain Bolt, który rozpoczął treningi w australijskiej drużynie piłki nożnej, bo takie ma marzenie, żeby sobie pograć w piłkę. Miał podobno nawet oferty z Hiszpanii i z Francji, ale obawiał się, że tam w najwyższej klasie rozgrywkowej mógłby nie mieć okazji wystąpić. No i mamy uczestników. Erik Hampel, Osia ZS Poznań, 10:41 w tym sezonie biega poznaniak. Najszybszy z Polaków w tym roku, 10 sekund 21 setnych, Remigiusz Olszewski, Zawisza Bydgoszcz. No, tego pana nie trzeba przedstawiać. Były rekordzista świata, najwięcej biegów w historii poniżej 10 sekund, Asafa Pawel. No tak, dwukrotnie pierwszy na Igrzyskach Olimpijskich w sztafecie w Pekinie i w Rio de Janeiro. Mike Rogers, co on robi w tym wieku, mając 33 lata, pobiegł w tym sezonie 9:89. Ronnie Baker, trzeci na halowych mistrzostwach świata w Birmingham, 9 sekund 88 w Paryżu 30 czerwca i ogromna szansa. A to, drodzy państwo, Ramil Gulijew, mistrz świata na 200 metrów z Londynu, mistrz Europy z Berlina też na 200 metrów. A co robi tu ten pan, którego wszyscy znamy? To jego też ostatni sezon, ostatnia chwila, żeby zobaczyć go jeszcze w Polsce. 42 lata, Kim Collins. Nieprawdopodobny zawodnik. Tam Kopeć, mistrz polski na 100 metrów, najszybszy ostatnio z Polaków. I Mateusz Siuda. 10:68 jego rekord życiowy z tego sezonu. Kim Collins, wracając do niego, trzykrotny finalista Igrzysk Olimpijskich. To było Sydney, to były Ateny, to był Pekin, a więc 18, 14 i 10 lat temu. Patrzymy głównie, drodzy państwo, tor piąty Ronnie Baker, tor szósty Mike Rogers, na trzecim Asafa Powell, no i patrzmy też na Ramila Gulijewa, tor szósty, Kim Collins siódmy i nasi, tak troszkę oskrzydlając tory, drugi Remigiusz Olszewski, ósmy Dominik Kopeć. No i oczywiście Erik Hampel, Mateusz Siuda, więc patrzymy na 8 torów, krótko mówiąc, trzymamy kciuki za czas poniżej 10 sekund. Bez fal startu wystartowali, no i ten, na którego liczyliśmy, Ronnie Baker, znakomicie wystartował. Ronnie Baker, on tutaj prowadzi bezapelacyjnie. Ronnie Baker, będzie czas dużo poniżej 10 sekund. 9:88 wyświetlił zegar. I to jest wyrównanie najlepszego w tym roku wyniku na świecie, także już kosmicznie. 9:87, najlepszy czas w tym roku na świecie tutaj. W Chorzowie na Stadionie Śląskim, także już nie musimy wynik. Państwu chyba dodawać, że tak szybko na polskiej ziemi jeszcze nikt nie biegał. Nie biegał. Asafa Pawel? To w Szczecinie, ale to nie było poniżej 9:87. Zaraz to sprawdzimy. Zaraz to sprawdzimy. Tak. Mamy lekkie kontrowersje, ale spokojnie, bo świetne wyniki. Proszę państwa. Proszę spojrzeć. Prawie bez wiatru. Tylko 1/10 tego wiatru w twarz, ale Ronnie Baker nieprawdopodobnie się zaprezentował. Brązowy medalista halowych mistrzostw świata z Birmingham w Eugene. On pobiegł już 9:78, ale tam miał wiatr 2,4 w pleca, więc przekraczający normę. 9:88 w tym roku, 30 czerwca w Paryżu. 9:87 dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie podczas memoriału Kamili Skolimowskiej. Jak on to zrobił? W zasadzie już nie odpuszczał do samego końca biegu. Mocno on biegł tutaj po czas. To widać od razu. Patrzymy na pozostałych. Gulijew słabiej ze startu. Kim Collins też nie licząc się. Mike Rogers tutaj jeszcze próbował utrzymać tempo. Asafa Powell. Asafa Powell jednak w Szczecinie pojechał szybciej. Także nie jest to najszybszy czas na polskiej ziemi. Dobrze pamiętałem 9:82. Ale dzisiaj dużo wolniej. A i tak najszybciej w sezonie. 10:24. Czwarte miejsce. Dominik Kopeć, najlepszy z Polaków, 10:39, ale wygrał z 42-letnim Kimem Collinsem, dla którego to też jest ostatni sezon i którego żegnamy. To jest przesympatyczny zawodnik, który bardzo chętnie przyjeżdżał do Polski i wspaniała, bardzo długa kariera. Tylko się cieszyć.